Cześć. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o tym, jak radzić sobie z kobietami, które nie traktują cię poważnie. Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia z sytuacją, w której dziewczyna odwołała spotkanie, ignorowała twoje wiadomości, czy zachowywała się wobec ciebie nieuprzejmie, to ten film jest dla ciebie. Nauczysz się, jak reagować w takich sytuacjach, aby zyskać szacunek i uniknąć wpadania w pułapki, które kobiety czasem nieświadomie, a czasem celowo zastawiają. Przede wszystkim, jeśli dziewczyna cię zlewa, na przykład odwołuje spotkanie w ostatniej chwili, a ty dalej próbujesz do niej pisać i zabiegać o jej uwagę, to nagradzasz ją za jej złe zachowanie. Im więcej wysiłku wkładasz w próby ponownego kontaktu, tym bardziej pokazujesz, że jesteś zdesperowany, co wcale nie działa na twoją korzyść. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wycofanie się. Nie pisz do niej, nie próbuj jej przekonywać. Daj jej czas, aby sama do ciebie wróciła, jeśli jest naprawdę zainteresowana. Kiedy dziewczyna nie okazuje szacunku, czy to poprzez ignorowanie, czy brak zaangażowania, powinieneś reagować stanowczo. Nie chodzi o agresję, ale o pokazanie, że masz swoje zasady i nie pozwolisz na takie traktowanie. Kobiety szanują mężczyzn, którzy potrafią stawiać granice i nie boją się wyrazić swojego niezadowolenia. Jeśli zareagujesz w ten sposób, istnieje duża szansa, że dziewczyna zacznie bardziej zabiegać o twoje względy, widząc, że nie jesteś kolejnym mężczyzną, który pozwala sobą manipulować. Zachowanie dystansu emocjonalnego to kolejna kluczowa zasada. Jeśli dziewczyna odwołuje spotkanie lub nie chce się angażować w intymność, nie dawaj jej zbyt wiele swojej uwagi. Zamiast tego, pokaż, że masz swoje życie, swoje cele i nie jesteś od niej zależny. To podejście często sprawia, że kobiety zaczynają same inicjować kontakt, czując, że tracą twoje zainteresowanie. Przykład. Niedawno rozmawiałem z dziewczyną, która odwołała spotkanie. Nie odzywałem się do niej przez 2 tygodnie, a kiedy sama napisała, pytając, czy jestem na nią zły, odpowiedziałem, że jestem. Zamiast tłumaczyć się, zacząłem żartować i robić sobie z niej lekkie żarty. Co się stało? Zainteresowanie wzrosło. Teraz to ona zaczęła bardziej się starać. I to ona chciała się ze mną spotkać. Kluczem jest nie dać jej poczucia, że może traktować cię w dowolny sposób, bez żadnych konsekwencji. Nagradzaj kobiety za dobre zachowanie, a karz za złe, ale emocjonalnie, a nie fizycznie czy słownie. To prosta zasada, ale niezwykle skuteczna. Jeśli ona postępuje zgodnie z twoimi oczekiwaniami, okazuj jej więcej uwagi i ciepła. Ale jeśli robi coś, co ci się nie podoba, na przykład odwołuje spotkanie bez powodu, nie angażuje się w rozmowę, czy wykazuje brak szacunku, wycofaj się i daj jej do zrozumienia, że takie zachowanie nie jest akceptowalne. W relacjach kluczowe jest zrozumienie, że kobiety szanują mężczyzn, którzy szanują siebie. Jeśli ty nie szanujesz siebie, na przykład gdy pozwalasz na złe traktowanie, one również nie będą cię szanować. Nie ma nic gorszego niż pokazać kobiecie, że możecie mieć na każde zawołanie, bez względu na to, jak się zachowuje. Kolejnym ważnym aspektem jest to, jak reagować na drobne przewinienia, które mogą wydawać się nieznaczące, ale na dłuższą metę budują schemat. Jeśli na przykład dziewczyna na randce zapali papierosa, a tobie się to nie podoba, powiedz to wprost. Zamiast milczeć i udawać, że nic się nie stało, wyraź swoje niezadowolenie. Zobaczysz, że jeśli jej zależy, następnym razem zmieni swoje zachowanie, a ty zyskasz jej większy szacunek. Pamiętaj, że w kontaktach z kobietami bardzo ważne jest, aby nie być zbyt przewidywalnym. Kobiety lubią wyzwania i mężczyzn, którzy są pewni siebie. Jeśli zawsze będziesz dostępny, zawsze będziesz mówił tak i nigdy nie wyrazisz swojego niezadowolenia, staniesz się dla niej nudny i przewidywalny. Na zakończenie. Jeśli chcesz, żeby kobieta traktowała cię poważnie, musisz najpierw sam siebie traktować z szacunkiem. Nie dawaj się wciągnąć w schemat, gdzie to ty jesteś na każde jej zawołanie. Buduj swoją wartość, pokazując, że masz swoje zasady i nie boisz się ich bronić. W ten sposób nie tylko zyskasz większy szacunek, ale także staniesz się bardziej atrakcyjny w jej oczach. Jeśli to wideo ci pomogło, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych wartościowych materiałów. Do zobaczenia w następnym filmie.